Panowie, ocena budżetu miasta obu kandydatów się różni i to dość znacznie. Chciałbym zapytać, czy w opinii panów kondycja budżetowa miasta Ustroń jest dobra, czy może jest zagrożona, czy dzisiejsze zadłużenie może wpłynąć na rozwój miasta, czy jest na bezpiecznym poziomie? I o odpowiedź poproszę pana Artura Kluza. Dziękuję bardzo. Budżet naszego miasta. Budżet naszego miasta w mijającej kadencji zwiększył się o około 25 milionów. Końcem roku 2014 to 62 miliony, w tej chwili 85 planowane na koniec tego roku, natomiast może się jeszcze troszeczkę zwiększyć. Mówimy, właściwie pyta pan redaktor o zadłużenie miasta. Słuchajcie państwo, no, każdy z nas ma swój budżet. Wiecie, że aby miasto mogło się rozwijać, aby mogło inwestować, aby mogło rozwijać się przez budowę dróg, inwestowanie w infrastrukturę sportową, inwestowanie w szkoły, musi mieć na to pieniądze. Część pieniędzy pochodzi z kredytu. Ten kredyt bierzemy tylko i wyłącznie na inwestycje. Nie przejadamy tych pieniędzy. Dlatego większość miast naszego regionu, ale i w całej Polsce, właśnie korzysta z kredytów po to, żeby móc się szybciej rozwijać. Natomiast oczywiście mamy nad sobą instytucje finansowe, które nas kontrolują, które nie przyjmują naszych budżetów. Jest to RIO. Nasze miasto od wielu lat ma wszystkie pozytywne opinie RIO. Nie zdarzyło się jeszcze, ani w tej kadencji, która mija teraz, ani w poprzednich, żeby nie było pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Bez tej opinii nie moglibyśmy realizować budżetu. Nasze miasto jest w dobrej kondycji finansowej, możemy inwestować, stać nas na rozwijanie się. Oczywiście, aby te inwestycje były dużo szersze, musimy korzystać ze środków zewnętrznych. I to jest w tej chwili priorytetem. Wszystkie inwestycje, które robimy ze środków zewnętrznych, czy Unii Europejskiej, czy naszych rządowych programów pomocowych, te będą priorytetami. Dziękuję bardzo za odpowiedź na to pytanie. I odpowiedź poproszę pana Przemysława Korcza. Proszę państwa, różnimy się faktycznie z moim kontrkandydatem. Dochody miasta to 86 milionów, wydatki 102 miliony. Mówię o tym roku 2018, czyli jak łatwo policzyć, deficyt 16 milionów, prawda? Z tego dochody własne to 52 miliony, z tych dochodów 86 subwencja oświatowa to jest 10 milionów. Natomiast dotacje, w tym na MOPS, to jest 12 milionów, z czego 8 milionów, proszę państwa, to jest program 500+. Wydatki bieżące ze 102 milionów to jest 75 milionów. 25 milionów idzie na wydatki majątkowe. I to by był dobry wskaźnik, proszę państwa, tylko w tym przypadku, kiedy malałyby wydatki bieżące. Nasz budżet może sam przyjąć, obliczając po dochodach własnych, około 5 milionów na wydatki inwestycyjne i więcej się nie da. Więcej się nie da. Chyba że obniżymy wydatki bieżące. Co do stanu w 2014 roku, proszę państwa, to podam liczby, bo nie chcę być gołosłowny. W 2014 roku, kiedy kończyła tamta rada, deficyt był prawie równy zeru, a nadwyżka budżetowa wynosiła 7,7 milionów. Deficyt po raz pierwszy pojawił się w roku 2017 w wysokości 8,4 miliona. Dług wzrósł w tej kadencji 2,5-krotnie, z 14 milionów do 32 milionów złotych. W WPF-ie, czyli wieloletniej prognozie finansowej, założono środki na kolejne lata w wysokości na przyszły rok 15 milionów, na 2020 do 9,5 miliona i na kolejny 1,4 miliona, co daje nam razem w 2021 roku zadłużenie w wysokości 43 milionów, czyli osiągamy już wskaźniki, które mogą przez RIO być ocenione jako niezbyt ciekawe. Więc ocena była, proszę państwa, RIO taka, że było pierwszy raz ostrzeżenie teraz.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.